zabrzmi to może arogancko, chociaż wcale nie mam takiego zamiaru, ale jestem przekonany, że ludzie będą uwielbiać tę płytę. I no, wszyscy nasi fani po prostu pokochałem to na tym. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak to czuję. Intuicja mi tak mówi. Dobra, Michał, tradycyjnie. Co ja tradycyjnie, bez mnie byś w dupie zginął. Mówiłem, żeby go wyjebać z kapeli. Ale wiesz, od dawna są takie plany. Nie tylko w naszym zespole. Nie robiliśmy niczego, nie wiem, podyktowani. Ta płyta nie była w żaden sposób podyktowana jakąś koniunkturą, albo nie staraliśmy się wstrzelić w gusto fanów, którzy, nie wiem, uznają tam, nie wiem, na przykład Satanikę, albo Demigod, albo którąś z tych płyt za nasze szczytowe osiągnięcie, więc staraliśmy się połączyć te cechy. Nie, zrobiliśmy coś własnego, świeżego i jestem przekonany, że ludzie docenią szczerość naszego przekazu. It's the only bass place where the bass comes out. That. Yeah. Okay, and this is the watery one, isn't it? To be honest, I couldn't actually hear what was going on with that. No, I'm going to get this one. That's a bit like the last song, you know, when the band said, "Can you chuck up the?" Let me get the blue one then. Facet, kurwa, przyniósł, kurwa, ten instrument, tam jest chyba, kurwa, 300 strun, na bosaka siedzi w tamtym pomieszczeniu, w ogóle na dupie siedzi. Trudno ludzi oszukać po prostu, trudno im wmówić, że płyta jest świetna, kiedy wcale nie jest świetną płytą. Dlatego nie boję się odbioru tego albumu, bo jestem przekonany, że ludzie będą ją naprawdę uwielbiać. My się czujemy doskonale z tym albumem, z tą muzyką. Ale czasami mam wrażenie, że jestem na granicy, na krawędzi jakiegoś kompletnego szaleństwa. Myślę, że któregoś dnia zwariuję.